Świąt i odpoczynku nie ma. Miałyśmy już troszeczkę wcześniej tego wolnego, chociaż też bardzo ciężko się przygotowujemy i trenujemy do tych spotkań właśnie z Radomiem. No nic, no teraz dwa mecze o 9. miejsce i tak jak mówię, nie ma czasu na odpoczynek, tylko przygotowujemy się pod te mecze. Tak naprawdę będzie tylko niedziela wolna i pojadę do rodziców, spędzimy ten czas wspólnie, ale w poniedziałek rano widzimy się już na siłowni, więc tego czasu tak naprawdę nie ma. W ten sezon dość mocno tutaj, jeżeli chodzi o te święta, pokrzyżował nam naprawdę plany, bo nie było tego wypoczynku z rodziną, a uważam, że to ważna sprawa. No ale jest jak jest, no trzeba się z tym pogodzić. Taka praca, taka przyjemność i atut tego, co robimy. Oczywiście jest trochę szalony czas. Mam mało czasu na spędzenie świąt. Mam dosłownie jeden dzień, ale na pewno myślę, że większość z nas będzie chciało gdzieś spędzić to z rodziną. No, pomiędzy będziemy trenować i przygotowywać się, bo jednak te mecze dla nas są naprawdę bardzo ważne. Ja mam to szczęście, że mój mąż ma blisko rodzinę, więc na pewno spędzimy je razem, pójdziemy do kościoła i na pewno spędzimy wśród rodziny.